Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie na sportowej mapie regionu częstochowskiego istnieje od lat. Jeszcze niedawno seniorzy rywalizowali na poziomie centralnym siatkarskiej drugiej ligi. Niestety, okres hossy się skończył i trzeba było zrobić kilka kroków wstecz, aby odbudowywać siatkówkę w Borownie. Tego zadania podjął się nowy prezes LKPS-u, Michał Klimas. A jak odbudowywać, to najlepiej od aktywizacji najmłodszych. Cieszymy się, że dziś aż tylu adeptów mini siatkówki do nas przyjechało. Dzięki wsparciu tutaj Urzędu Gminy Mykanów i Wójta Gminy Mykanów możemy zorganizować tak duży turniej. Jest to cykl turniejów, bo tym turniejem zaczynamy. Będą jeszcze dwa turnieje piłki nożnej i kończymy w grudniu turniejem mini siatkówki mikołajkowym, także bardzo się cieszymy. Borowno od lat słynie z tego, że inwestuje w dzieci, chce, żeby się te dzieci rozwijały sportowo, dlatego też pomysł tutaj naszego klubu, Ludowego Klubu Przyjaciół Sportu w Borownie, by zorganizować taki cykl turniejów, by te dzieci też oderwać dzisiaj od komputera, od telefonu i spotkać się w Borownie na parkietach. Klub po nieudanej przygodzie z seniorską siatkówką teraz skupia się na szkoleniu dzieci. W obecnej chwili LKPS skupia się tylko i wyłącznie na dzieciach. Propagujemy tutaj sporty zespołowe, piłkę siatkową i piłkę nożną. Jeśli chodzi o piłkę siatkową, trenują starsze dzieci, czyli do 15 roku życia, ale zaczynamy również z maluszkami, już w przedszkolu mamy zajęcia. Jeśli chodzi o piłkę nożną, pracujemy w mikrogrupach. Tutaj chłopcy głównie w rocznik 2010-2011 i 2012 i młodsi. Także ciągle do przodu rozwijamy się, nie zatrzymujemy się. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej tych dzieci. Ważnym aspektem w funkcjonowaniu klubu jest przychylność dyrekcji oraz infrastruktura, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju. Myślę, że teraz tuż w każdej wiosce są duże sale, są chęci, tylko potrzeba takich nauczycieli, takich społeczników, jak jest Michał Klimas, jak Klaudia Worwą, jak tu wcześniej była pani Bata Czubacka, którzy po prostu chcą przyjść i realizować takie zajęcia. No i gmina, która daje też na to finanse, dodatkowe godziny na granty sportowe. Pod wrażeniem organizacji turnieju był znany popularyzator siatkówki w gminie Blachownia, Andrzej Kuzior. LKPS Borowno to klub, na którym ja wzorowałem się, tworząc struktury UKS-u Blachownia. Klub z ogromnymi tradycjami i bardzo cieszymy się, że wracają na scenę siatkówki śląskiej. Turniej, bardzo fajna rzecz, tym bardziej przed rozgrywkami Kindersport. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być. Często słyszy się o tym, że ciężko aktywizować dzieci, które wolą spędzać czas przed ekranami smartfonów czy komputerów. Jednak jak się okazuje w Borownie, jest zgoła inaczej. Najlepiej trzeba przyjechać tutaj do nas, jak są SKS-y. Kiedy ostatnio wchodzę w naszej takiej wiejskiej szkole, gdzie mamy 169 dzieci razem z przedszkolem i nagle się okazuje, że na SKS jest ponad 30. Także myślę, że to jest cała nasza rekomendacja, że wcale dzieciaki cały czas nie używają smartfonów. Pytamy prezesa Michała Klimasa o nadzieje i marzenia, jakie wiąże z LKPS-em. Sufit dla nas to myślę, ja mam takie marzenie jako obecnie prezes, by wychować może jakiegoś reprezentanta Polski. A tak naprawdę lecimy do kosmosu w LKPS-ie. Takim wychowankiem może się pochwalić Andrzej Kuzior, prezes UKS Blachownia. Może nie wychowałem Mateusza, tylko skierowałem go na tory, aby tą siatkówkę chciał uprawiać. Tak, jest to ułatwienie, zdecydowanie. Tym bardziej, że Mateusz pomaga nam. Najlepszym przykładem zeszłoroczny turniej Bieniu Cup, gdzie mogliśmy gościć zespoły ze Śląska, gdzie nasze dziewczyny mogły też się pokazać, mogliśmy promować miasto, promować klub, jak i osobę samego Mateusza, także na pewno jest to bardzo korzystne. Mamy nadzieję, że siatkówka w Borownie małymi krokami będzie się rozwijać i być może za jakiś czas wróci na należne jej miejsce.